Cześć, tu Bruder, fan od kuchni. Cześć, tato. Cześć. Słuchajcie, tutaj się nam robi studio. Tak wygląda nasze studio. Tu idzie nasz duży chłopczyk. Jak się czujesz? Dobrze, ale chory. O, tato nas oświecił. Jedno światło jest. No, słuchajcie, działam. Podłączam elektrykę. Drugie światło jest. Słuchajcie, tutaj będzie... Tu jest deska obrotowa z Ikei. Tutaj będą robione poradniki. Światło musi być. Słuchajcie, żeby było dobrze doświetlone, żeby można było postawić maszynę i bardzo dobrze ją Wam opisać. No, tylko powiem generalnie, że to jest nasz stół, na którym normalnie jemy, nie? Tutaj, ale... Ale no nie mamy tutaj akurat lepszego miejsca i każdy robi to czym... Każdy orze jak może, jak to czym może pracować. Dobra. Dzieciaki są tam, parawan postawiony. Dzieci za parawanem. Tu Justynka się bawiła guziczkami. Justynka, jak się czujesz? Niedobrze, Justynka jest podchorowana. Antoś jest podchorowany. Przygotowany do odcinków. Jeden. Drugi będzie, trzeci, będziemy Wam wrzucać w tygodniu propozycje na święta. Tak jest. Tu już czeka mały konstruktor do nas do składania, tylko chcemy Wam jeszcze nagrać te propozycje. Póki Antoś się jeszcze dobrze czuje, będziemy się bawić, układać. To co, tata? Trzymajcie Lecimy? Się. Lecimy z tematem, już się nie mogę doczekać. Paczka do wysyłki czeka. Paczka dla pierwszego klienta czeka. Nie widziałaś tej lampy do tej małej okrągła? Nie. A, tak, znowu zaczynamy na zaczep i ruszamy swoją trasę, albo tam na farmę, na pole, ewentualnie już po zakończonej pracy. Wracamy do swojego klienta. Jeden z fajniejszych modeli i bardziej praktycznych w naszym gospodarstwie. Za chwilę Wam pokażemy funkcjonalność tej maszyny. Pierwsze to oczywiście skrętna przednia oś. Dobrze się wykręca, naprawdę fajnie to działa. Druga funkcjonalność, słuchajcie, tutaj mamy taki przełącznik. W pozycji środkowej wysypuje, przepraszam, jeszcze rączki, w pozycji środkowej wysypuje do tyłu. Czyli robimy tak, jak widzicie, stoi, widzicie też takie zdjęcie na Lego, ale nikt nie powie wam, jak to robić. Żeby to opuścić, po prostu trzeba użyć trochę mocniej, więcej siły. Nie, i po prostu ją takie i jak się czujesz? A co ci pomoże? Prawo strony się wysypuje, no, dać to na lewo. To jest właśnie takie właśnie tłuste przyczepy. Mało tego, jeżeli zrobimy to, że na tamtą stronę na lewo się wysypie, możemy sobie to odblokować i ta borda, patrzcie, wolna, się normalnie otwiera. Czyli robimy sobie wysyp, patrząc na tej perspektywy na lewo, otwieramy lewo bordę i możemy coś wysypać. Dopychamy tutaj rękoma. Zamykamy, już jest sztywna. Tak samo tutaj mamy, słuchajcie też. Odkrywamy, hop, możemy zrobić tutaj wysyp. Możemy, nie trzeba tego robić, można użyć małego okienka, jeżeli też tutaj mamy do wysypywania. Z tej strony działa to analogicznie, czyli otwieramy, wysypujemy, zamykamy. To, co Antoś powiedział odnośnie tutaj jeszcze tych bord. Łańcuch tutaj jest taki, plastikowy. I oczywiście można wyciągnąć, słuchajcie, patrzcie, to jest taki element. Bordy można też wyciąć. O, u nas chodzi to już dosyć łatwo. Przyczepa może być, jak widzicie, bez tych nakładek. Że po prostu jest mała przyczepa. Nakładki można oczywiście w każdej chwili założyć, nie ma z tym problemu. Przymierzamy, zakładamy, cztery strzały, jest wszystko. Do tego mamy jeszcze tutaj zaczep, możemy drugą taką przyczepę podłączyć. Ewentualnie my też zrobiliśmy tak, że podłączyliśmy chyba... A to się jak to było? Do tego Joskina podłączyliśmy przyczepę, czy... Figla, tata. Czy do tego Figla Joskina? Do Figla Joskina. Czyli tak zrobiliśmy, bo chyba Joskina nie ma zaczepu. Tak więc jak najbardziej polecamy, fajna zmiana. No nie wiem, chyba że dziecko tam robi jakieś nie wiadomo, już takie podatki alpejskie. No ale tak samo działa tutaj ten siłownik, wysypuje, podnosimy delikatnie, palcem popychamy, ciachłach i gra. No i wszystko jest tutaj, jest, no naprawdę, prosta konstrukcja cepa, nie? Antoś, jeszcze jakieś uwagi? No weź coś powiedz. Zaczepu nie ma, słuchajcie, dlatego podczepiliśmy do tego poprzedniego figla i do tej zielonej Joskina można podczepić. Naturalny, oczywiście naturalnie się tak nie robi, ale no myśmy tak zrobili. Dobra, dziękuję. Kolejna maszyna. Słuchajcie, jest to rozrzutnik. Rozrzutnik też trochę z wami przeszedł, ponieważ akurat z nim była ziemia kwiatowa była. Był nawet taki film, mam gdzieś tam na kanale, jeden z pierwszych, czyli test, wielki test rozrzutników. Plaża była. Na plaży go mieliśmy naprawdę. Przechodzi różny tutaj u nas warianty. Nawet jest z tylnego koła, czyli jedzie maszyna i napędza. On już jest na pewno jest wyrobiony. Tutaj kiedyś to rozbierałem po to, żeby tutaj zobaczyć, co jak się dzieje i ten. I również tutaj ten napęd rozbierałem. Również ten napęd rozbierałem, ponieważ tutaj mi wpadł piasek z plaży. A tak jak już mówi, ma kółeczko, tutaj stopkę, można tutaj coś narzucić. Tutaj jeszcze była taka blacha, taki kawałek plastiku, tutaj asenizacyjny, zostawia za sobą taki ślad wody. Oczywiście jest to taki wąski pasek, zanim tutaj idziesz. Nie na całej długości tam, gdzie te węże. Ale już, żebyście pamiętali o tym, że jak kupicie to dziecko, na lewo, trzymajcie się, pozdrawiamy was. Cześć! Papa, hej! Tata, zobacz, jaka cholutka. Bardzo ładnie. Tata, mogę się tylko napić? No. Tata, Antka suszy. No to niech się napije. Justyna, a ty co chcesz? Ty już zjadłeś bananka. Oj, uważaj, Antoś będzie lał. To może z tej mniejszej. Chwila przerwy. W każdej szanującej się telewizji dają wodę, a tobie? Dali wodę w szklaneczce? Może kole. Kole! Tata, masz jeszcze jakieś fajne pomysły? Pij wodę. Będziesz wielki. O, z gwinta też można.
Tylko statków nie puszczaj. O, jednak do kubka będzie wlewa. Tata, u ciebie jak tam? Dobrze, fajnie. Jak się czujesz w wielkim świecie telewizji? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, trochę jestem niewyspany, bo wczoraj długo siedziałem. Do której? Nie wiem, chyba do trzeciej. A mówiłam, idź spać. No to co? Ale wyglądasz dobrze. Kawka? No, kawunię to walniemy, nie? 2 godziny minęły? No, japońska dieta wodna, słuchajcie. Moja żona prowadzi Instagrama i tam działa na tym Instagramie. I tyle ma tą japońską wodę, japońską dietę wodną, aczkolwiek nie chce występować przed kamerą, nie wiem dlaczego. Jest to taka 105 dzień. Jest to taka wylecia. Otwarta osoba, możecie zobaczyć, a w ogóle się jakoś wstydzi swojego wizerunku. Nie. I sam wstydzi. O, Antek 3. I się połóż na majce. Tata, jak ci idzie opieka nad dzieckiem? Bardzo dobrze. Napiję się też. Tata, nie siorb. W telewizji jesteś. Antoś, ładnie tak siorbet, czy nie? Dziękuję bardzo. To co? Lecimy dalej? Tak. To co raz co? Kombajn? A, odśnieżaneczka. Hej, hej, hej. Od kuchni. Patrzcie, jest kawunia się robi. Tutaj, tutaj już kończymy nagrywanko. Oczywiście już był ryk, już było... Pierwsze łzy. Łzy, bo Justyna wyrwała wszystkie drzwi Antosiowi. O, Antoś coś tam kombinuje. Co tam, Antoś, się dzieje? Ducie. No. Rysunek? Co tam masz? Naklejki? A, guziczki te z tej zabawy, nie? Tak więc tak wygląda nasze studio nagrań. Słuchajcie. Tutaj działamy. No, generalnie tutaj musimy jeszcze posprzątać. Generalnie to musimy dom zbudować, żeby... No, ja muszę zbudować, mamy za małe te mieszkanie, muszę zbudować dom. Justyna, jaki chcesz dom? Duży? Chcesz pokój swój? Tak, pokój już. A ty już... A ty byłaś chora i leżałaś tutaj, już nie leżysz? Nie. W łóżku? Nie. Aha. Antoś, ty jak się czujesz? Słucham? Źle. Źle się czujesz. A ty, Justynka, jak się czujesz? Dobrze! No widzicie, jaki entuzjazm. Justynka. A ty, Ania, jak się czujesz? Dobrze! Dobrze! Ja mam, tylko nie wiem, co zrobić na obiad. Na obiad to zrobimy... Dzisiaj brak pomysłu. Jajko sadzone. Tradycyjny polski niedzielny obiad. Co? Schabowego? Nie, no, jajko sadzone. A. Może placki ziemniacze? Nie wiem, zobaczymy, coś tam wymyślimy. No, dobra. Mielone. Spadamy. Do tego, bo robić to tak samemu, ja się tutaj męczyłem, a to już w pewnym momencie zrezygnował. Weź tę książkę, bo ja próbuję obrócić. I jest, no już można się zniechęcić. Ale bizon jest! Słuchajcie, jakoś daliśmy radę. Jest, jestem z ciebie nawet, może górnolotnie powiem, że dumny. Bo kurde, myślałem, że już tego nie ułożę, nie? Ja to jeszcze słaby jestem manualnie. Takie śrubki, śrubeczki, to u mnie to zawsze był problem i...